Sandra, jak wspominasz naszą ostatnią rozmowę na konferencji twoich perfum? Wywołała bardzo, bardzo duży skandal w internecie. Właśnie chciałem do tego nawiązać i trochę się pochwalić, że udało nam się poruszyć Stany nawet, całe Stany. Tak, ale nie uważasz, że troszeczkę tak jakby oni odebrali to ze złej strony, bo ja nie miałam tu nic złego tak na myśli, powiedzieliśmy tylko, że lubimy diamenty, prawda? Tam zostało, cały świat o tym usłyszał, to jest najważniejsze. A chciałbym się zapytać, jak odbierasz zachowanie Kajo, który chciał zrobić ciebie najgorszą, bo no nie oszukujmy się. Było mi przykro i byłam po prostu rozczarowana, ale jak widzieliście, ucichłam i po prostu wiedziałam, że burza sama przeminie. A skąd oni mają takiego jakiegoś lektora języka polskiego? No przecież jego dziewczyna jest Polką teraz, ja tak? Wiem, chciałam, żebyś to podprowadziła. Myślisz, że to ona ich podjudzała? Nie wiem, albo Google Translate po prostu. Też używałam wielokrotnie do innych języków.